Witajcie, kochane dziewczyny. Dzisiaj przychodzę do Was z takim zabiegiem, z omówieniem w zasadzie zabiegu. Tu sobie światło, w takim będzie troszkę lepiej. Jeszcze sobie tylko ustawię oczywiście światło. Nie każdy jest doskonały. O. I nie każdy wszystko robi od razu. Tak więc zaczynam. Kochane moje. Jak wcześniej mówiłam w tym filmiku o Saksendzie, że no mam brzydkie oczy i że będę dalej kroczyć swoją tam ułożoną drogą metamorfozy i miałam blefaroplastykę powiek górnych. Blefaroplastyka powiek górnych polega na wycięciu nadmiaru skóry z powieki, tu z powieki części tej górnej. Tutaj sobie gdzieś chyba nawet patyczek miałam przygotować, tak żeby Wam pokazać, ale nie przygotowałam oczywiście. I o, może gdzieś tu leży, nie leży. Więc zobaczcie, nie wiem czy nie będę w kadr wchodziła z tutaj z latarką, z podświetlanym lustrem, ale zobaczcie. Tutaj była wycinana skórka, nadmiar skóry. Robi to się w tym załamaniu, gdzie przychodzi naturalnie zmarszczka, żeby później, jak będzie widoczna blizna, a będzie na pewno trochę, wtedy ona ładnie nam się ukrywa tutaj w to zagłębienie. Także tutaj blizny jeszcze są u mnie widoczne. Tu widzicie, na pewno są szwy, bo szwy jeszcze są niezdjęte. Ja dopiero jestem trzecia doba po zrobieniu tego zabiegu. Także jeszcze 4 dni będą, żeby po prostu ta skóra się regenerowała i wtedy będziemy zdejmowały szwy. No i tam moja pani doktor powiedziała, że wtedy zobaczymy, jak te szwy będą wyglądały. Na pewno będą dość grube. Niestety, dość grube, bo mam grubą, tłustą skórę. Niby to jest dobrze, bo taka skóra się szybko nie starzeje, ale za to takich zabiegów jest ciężka. Także nie wiem. Tutaj widać, jest przedłużone. I tu z drugiej strony jest przedłużone. Widać też jeszcze tu sporą opuchliznę, ale to już jest naprawdę, dziewczyny, nic w porównaniu z tym, co było wcześniej. Na drugi dzień była masakra. Także ja Wam zdjęcia wstawię, pokażę, jak to wyglądało, bo teraz to przynajmniej oko mogę otworzyć. Nie mam już takich strasznych siniaków, no jeszcze tutaj, gdzie niegdzie. Ale to jest moja skóra, która tak reaguje. Robiła ze mną również moja siostra i ona ma bardzo pięknie. Nie ma takich siniaków przede wszystkim. Ma skórę cieńszą, te szwy bardziej się tak ona zeszła, więc nie będzie grubych blizn. Ona całkiem inaczej przychodzi. Także to wszystko zależy od rodzaju skóry przede wszystkim. No operator to był ten sam, ta sama lekarz nam robiła, więc to tylko zależało od tego, co my mamy w genach. Ona ma cieńszą skórkę. Ona szybciej się goi, a ja odwrotnie, dlatego ja no, wyglądam jak wyglądam, ale cieszę się, że w ogóle to schodzi. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Najważniejsze to zawsze trzeba się zastanawiać, czy one będą równe, w sensie te powieki. Bo zobaczcie, nie każdy jest symetryczny. I ja też miałam jedno oko mniejsze, drugie większe, lekarz to zobaczyła. Oj, przepraszam. Przepraszam bardzo. Ona to zobaczyła. No i mówi, postaram się jak najbardziej, żeby te powieki zbliżyć do siebie kształtem, żeby i wielkością. Tak więc, no, zobaczymy, jak jej to wyszło. Nie jest na razie to tak bardzo widoczne, bo jeszcze jest jedna opuchnięta, druga jest opuchnięta. Myślę, że z każdym z dniem do zdjęcia szwów będzie coraz lepiej wyglądało wszystko. Natomiast no, na razie jeszcze jest jak jest. Moja siostra na przykład nie miała w ogóle tutaj, że jej nie spłynęło nic. Nic, pięknie pod oczami, ładnie.
A ja nie dość, że sińce, które już teraz trochę zielenieją, to jeszcze i opuchliznę. Cały czas pamiętajcie, że po takim zabiegu przykładać trzeba. No ja mam fajny patent, groszek mrożony. Mrożonki z groszku, tylko nie taką dużą torbę, jak mamy, jak kupujemy gdzieś tam w garmażerii, w zamrażalce, tylko porcjować na takie mniejsze woreczki i do zamrażalki. Wtedy on jest tak fajnie, on się przewraca po tych briwiach. Jest bardzo po oku, jest bardzo taki plastyczny. Chłodzi, a jednocześnie nie uciska, bo dostosowuje się do kształtu. Także woreczki z groszkiem to taki był patent naprawdę dobry, przepraszam, który pomagał no na początku pomagał. Natomiast no już teraz to trochę mniej tych okładów ze względu na moje zatoki, żeby tam ich stan się nie pogorszy, polepszy się jedno, a pogorszy się drugie. Odnośnie tego, czy boli, nie boli nic, nie macie się co obawiać, bo ból przy wycięciu powieki jest żaden. To jest znieczulenie miejscowe. Zabieg przebiega bardzo szybko, około godziny, razem z namalowaniem. Także nic zabieg nie boli. Po zabiegu też gwarantuję, że nic nie boli. Powieki nie są tak mocno unerwione, dlatego one nie bolą. Dlatego po prostu one nie bolą. Co jeszcze mogę dodać? To, że ktoś, kto tam jest bardziej wrażliwy może na ból, na światło, to może przez jakiś czas taki mieć, bo to trzeba tych okładów trzymać zimnych, może mieć jakiś światłowstręt nawet, ale bólu nie ma. Może być jakieś swędzenie, pieczenie, zwłaszcza jak opuchlizna schodzi. Ale reasumując, naprawdę jest warto. Ja jestem na tak i żałuję, że dużo wcześniej tego zabiegu nie zrobiłam, bo mogłam sobie zrobić dużo wcześniej. No, ale postanowiłam, że do 50 powoli zacznę robić już takie konkretniejsze zabiegi i sobie zrobię na 50 urodziny właśnie swoją metamorfozę. Nie chcę zdradzać jeszcze, co będzie następną taką metamorfozą, bo to wiecie, te zabiegi takie chirurgiczne zaczynają wciągać, ale i to cieszy przede wszystkim. Jeżeli widzisz, że jest dobry efekt, to naprawdę cieszy. Odnośnie cen, odnośnie czegokolwiek, zadawajcie też mi bardzo dużo pytań, bo ja bardzo lubię, jak piszecie, jak mogę się z wami dzielić tym, po prostu o czym wiem bardzo dobrze. Bo to, co mam niesprawdzone, wolę raczej takich opinii nie wystawiać. A że już wiele lat jestem tu kosmetologiem, fizjoterapeutą, także doświadczenie mam w pracy z klientkami, z pacjentkami i mogę się naprawdę podzielić dużo wiedzą. A najlepiej wychodzi mi dzielenie się wiedzą. Jak ja coś mam na sobie, jak ja czuję, jak ja mam odczucia, jak ja sobie coś robię i wam pokazuję. Tak jak były te mezoterapie i głowy, nie głowy i tak dalej. Chciałabym teraz też nakręcić jeszcze jeden filmik dla was, kochane. Może z tymi brzydkimi oczami nawet, ale to już trudno. Wiecie, że tak musi być, że potem było lepiej. Bo chciałam wam pokazać, jak sobie troszeczkę odświeżam usta. I tutaj jeszcze nie wiem, czy po zdjęciu szwów, czy jeszcze przed to zrobię, ale to na pewno filmiki będą na dniach teraz systematycznie bardziej wpuszczane na kanał, ponieważ mam więcej czasu i więcej nowości i ciekawości będę wam pokazywała. Także jak zwykle, kochane, jeżeli chcecie więcej, zobaczyć więcej, jeżeli chcecie jakiś więcej porad odnośnie ust, budowy ust, odnośnie technik podawania kwasu, ja wam pokażę, jak robię sobie na płasko, a w zasadzie odświeżam tylko takie newralgiczne punkty, ponieważ moje usta nie są jeszcze małe, chociaż robione były
2 lata temu już. No to jeszcze się trzymają, ale ja zawsze wolę troszkę pełniejsze, więc troszeczkę dostrzyknę i pokażę Wam właśnie jaką techniką, jak ja robię, jak ja po prostu je modeluję i tworzę. Także kochane, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za wysłuchanie tej mojej strasznej twarzy dzisiejszej. Nawet chyba nic nie pomoże, ani kokardka nie odwróci uwagi, ani okulary. No niestety, to jest taki okres, który trzeba przetrwać. Ja to jakoś planuję przetrwać na wesoło, z humorem, bo jestem zadowolona z zabiegu. I cóż, i alleluja, i do przodu z tymi zabiegami. Także dziewczyny, do zobaczenia na następnym filmikiem. I czekam, czekam, czekam na wszelkie pytania, na które będę odpowiadała. Naprawdę dużo mądrych rzeczy mogę Wam powiedzieć. Nie o tym zabiegu, ale również o innych. Dziękuję.